Myślimy, żeby przyszły rok był takim momentem, kiedy rozpoczniemy taką poważną infrastrukturę budować na naszym lotnisku, ale chcielibyśmy już w tym roku, no przynajmniej okazjonalnie, incydentalnie uruchomić tą komunikację, jeżeli chodzi o loty towarowe, loty cargo do Miami. Myślę, że to się uda. Cały czas staramy się identyfikować i znaleźć te towary i oczywiście także przekonać do tego tych producentów. Wiemy o tym, że oni mają swoje reguły, to wszystko wymaga ubezpieczenia, odpraw celnych, podatkowych i finansowych. To jest wielkie przedsięwzięcie.